wojna wybuchła. Obudziły mnie wybuchy bomb w okolicy lotniska. Jak otworzyłem okno z mojego pokoju, to widziałem lecące tam nad lotniskiem widziałem samoloty niemieckie i wystrzały artylerii przeciwlotniczej. Niestety nie trafiły. Wobec tego szybko się ubrałem i poleciałem na mój punkt, Opelegaz. No i tam urzędowałem prawie cały dzień. Jak wróciłem do domu, to mamy nie było, brata nie było, bo oni już byli ewakuowani. A mnie nie było, no to mnie nie zabrali ze sobą. Ja zostałem. Została tylko moja ciotka staruszka i służąca. I tam w tym Opelegazie urzędowałem, wieczorem pochodziłem po mieście. Masę uchodźców było, bo to już tam od Pawłowic i tam dalej, tam już armia niemiecka była, więc oni się tutaj tego... Masę ludzi młodych, wszyscy się dopytywali, gdzie tu można się zaciągnąć do wojska. Oni chcieli iść do wojska, oni nie byli zmobilizowani. Na drugi dzień poszedłem do urzędu miasta, do ratusza, przy Pocztowej. Był tam między innymi doktor Roszak, Wojciech i jego brat Nowakowscy. Jeden miał sklep cukierniczy, drugi był restauratorem. Naczelnik więzienia katowickiego i jeszcze parę osób, które znałem, ale których już dzisiaj nie pamiętam. I powstał Komitet Obrony Katowic. Ja do tego komitetu należałem też. W piwnicy były karabiny, jakieś stare graty, panie, w ratuszu, ale ludzie przychodzili. No to proszę pana, z czegoś tam jakieś płótno było, białe opaski z jakąś pieczątką miejską, którą myśmy tam znaleźli i przepasali, dali karabiny. Czy naboje były, to ja nie za bardzo wiem, ale chyba były naboje. I oni wychodziły takie patrole na miasto. Była też mała ciężaróweczka, na którym ustawiony był karabin maszynowy i obsługiwało go dwóch czy trzech powstańców. I oni tak jeździli po mieście. I te patrole chodziły. Czasami było słychać wystrzały. Czasami. Ale to były pojedyncze wystrzały. Byłem tam do godzin wieczornych. Z Kościuszki, gdzie myśmy mieszkali, myśmy przeszli do mojej siostry na lompy. I całe szczęście, bo od strony parku Kościuszki wszedł tak zwany Freikorps. To byli Niemcy w cywilu, miejscowi, młodzi ludzie, którzy wykonywali brudną robotę, to znaczy wyciągali ludzi, a posługiwali się między innymi tak zwanym Pfandbuchem. To była książka, w której były nazwiska i adresy wszystkich tych, którzy w pierwszej fazie mieli być aresztowani. My też. Ale myśmy z Kościuszki przenieśli się do siostry, na lompy. Jak do naszego mieszkania, do naszego domu zaczęli się dobijać, to wyszła służąca od sąsiadów i powiedziała, że nie ma się tutaj co dobijać, bo oni wszyscy wyjechali, tu nikogo nie ma. No i zostawili. A myśmy wrócili na Kościuszki dopiero gdzieś 5 września. A będąc na lompy, widziałem, weszliśmy do mieszkania Brudniewicza. On zostawił klucz. Lompy dwa, narożnikowy z wojewódzką. Siostra miała okna na lompy, a on miał okna na wojewódzką. To myśmy przeszli do mieszkania i za firanki patrzyli. Szli Niemcy. Po dwóch stronach, z karabinami w rękach, ci z lewej patrzyli na prawo, ci z prawej patrzyli na lewo, czy gdzieś nie ma strzelaniny, bo była strzelanina, tam przecież bracia Ręcowie się zaostrzeliwali i tam dali w budynku powstańców śląskich na Matejki się ostrzeliwali i tam dalej. No więc widzieliśmy, jak wkroczyli. Byli pełni obaw. Nie mogę powiedzieć, że wchodzili triumfalnie, że tego. Oni się niesamowicie, widać było, że się boją, że może ich tutaj spotkać jakaś strzelanina. No ale tak dzień minął, następnego dnia już się zrobił ruch. Parę flag hitlerowskich zostało wywieszone. Widziałem, jest okno, ale to było parę. Można było policzyć, ile ich było. Natomiast dwa dni czy trzy dni później miasto było
czerwono-czarno-białe od flag hitlerowskich. Dlaczego? Z Bytomia, z Gliwic, z Zabrza, z tych okolicznych miejscowości przyjeżdżała Hitlerjugend i Bund Deutscher Mädel, tak one się nazywały, przyjeżdżali ciężarówkami ze stosami flag hitlerowskich. I od domu do domu lecieli, do drzwi dzwonili, dawali flagę i zaraz wywiesić, fahren raus. W niektórych mieszkaniach nawet sami wywieszali. Także pod terrorem, a nawet czasami czekali szybko, żeby wywiesić. Było mało okien, gdzie nie były wywieszone. Na przykład u nas nie była wywieszona. Zresztą nas wtedy jeszcze na Kościuszki nie było. Nie było u Roguszczaków. On był posłem z NPR-u. To wiem, że tam nie było flag. No więcej, trudno mi powiedzieć. Ale reszta to prawie nie było okna, żeby flaga nie wisiała, bo przywieźli te flagi i wywieszali. Albo przymusili, bo za chwilę wracali. To była ich cała masa, tej młodzieży hitlerowskiej. Wracali, czemu jeszcze nie wisi. To już się zaczęły pierwsze objawy terroru. Ten fanbuch idzie w ruch, prawda? Ludzie aresztują na potęgę. Podwórze przy rogu kamienicy, rynku i obecnej Korfantego, tam były takie piętrowe domy, których nie ma. Tam też zwozili. Zwozili trupy. Ludzie strzelali po prostu w mieszkaniu na ulicy, złapali, zastrzelili. Te kostnice przycmentarne, leżały trupy, trup obok trupa. Ludzie chodzili, szukali swoich krewnych, swoich rodziców, czy ojców, czy matek. Niesamowite rzeczy. Niesamowite rzeczy. Pan to widział? Tak, oczywiście, że widziałem. Też poszedłem po paru dniach, przecież ich momentalnie nie pochowali. Dużo rozstrzelali w rejonie cmentarza panewnickiego. No wie pan, był fanbuch, w tym fanbuchu był nawet chłopak, który miał 9 lat. Sklepy. Sklepy otwierali na siłę. Na przykład taki sklep na 3 maja, jak już ludzie chodzili po mieście, ja też tam byłem, stanęli plecami do kraty w rządku i siłą otworzyli sklep i weszli do sklepu. No zaraz tam różnych trochenderów mianowali i tam dalej, i tam dalej. No i wie pan, tłumy Bytomian, Zabrzan, Gliwiczan, tu z okolicznych tych, przyjeżdżało do Katowic, sklepy zostały już otwarte i proszę pana, wykupywali wszystko, co było do wykupienia. Proszę pana, chodzili po sklepach i wypytywali, powiem panu po polsku, nie ma oczywiście, mówili po niemiecku. Czy macie państwo jeszcze coś z polskiego towaru? Bo polski towar był pierwszorzędny. To nie ten szunt. Bo tak się mówiło na tandetę, szunt niemiecki, to był polski towar, a materiał jeszcze na ubrania, pan. Polniszy cigaretn, polskie papierosy. Proszę pana, wszystko było cenne, ale musiało być polskie. To mogło być 5-6 września, mniej więcej, bo to było w pierwszych dniach. I usłyszeliśmy wybuch, dość poważny wybuch, głośny. Wybuch. To jakby bomba wybuchła. Dość mocna. Wstałem od stołu, poszedłem na balkon, popatrzałem kłęby czarnego dymu. Wracam i mówię, słuchajcie, chyba burznica się pali. Bo to było w tym kierunku, na skos. Na drugi dzień poszliśmy. No już chodziło się po mieście. Oczywiście burznica była wypalona. Zostały tylko mury. I tam byli ludzie, którzy zostali spaleni przy tym wybuchu. Nawet niektóre nazwiska pamiętałem, ale już ich dzisiaj nie pamiętam. Zostały tylko kikuty murów i proszę pana, w buźnicy wewnątrz, ponieważ to było w takich łukach wybudowane, ta kopuła, duża kopuła na buźnicy i gwiazda Dawida, to w tych łukach były tutaj z przodu, tak jakby u nas przy ołtarzu, były wymalowane czarne orły pruskie. I one tam zostały.
One tam wisiały. Napisy, wszystko było po niemiecku. Autentyczny wystrój tej bużnicy, zbudowany w XIX wieku. Żydzi byli uznawani za Niemców. Oni się posługiwali tylko językiem niemieckim. Katowiccy Żydzi nie znali języka polskiego. I oni ją bardzo szybko rozebrali, bo takie kuty stały, ta wieża się zapadła, no więc, ale potem cegła po cegle bardzo szybko rozebrali, plac wyrównali.